Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy państwo, chciałbym opowiedzieć wam, kim jest następca Władimira Putina. Na jednym z moich poprzednich filmów zwracałem uwagę na fatalny stan zdrowia Władimira Putina. Obecnie zdaje się on potwierdzać, bo Władimir Putin udaje się. To są oczywiście informacje nieoficjalne, bo oficjalnie nie ma żadnych komunikatów. Na leczenie choroby nowotworowej, na operację. Na ten czas wyznaczył swojego następcę. Człowieka, któremu ufa. Podobno jest to jego jedyny przyjaciel spośród wszystkich ludzi, z którymi sprawuje władzę. Mikołaj Patruszew. To jest człowiek, który oficjalnie jest o rok starszy od Putina faktycznie jest od niego rok młodszy. Tłumaczyłem Państwu, że data urodzin Putina, 1952 rok, jest e, zmieniona z przyczyn rodzinnych, niezwiązanych z jego służbą. O dwa lata został odmłodzony. E, to jest po prostu taka historia rodzinna. Był, był, był niechcianym dzieckiem, nieślubnym. W końcu został zaadaptowany przez krewnych noszących to samo nazwisko, którzy go chcieli posłać do szkoły. Ponieważ miał duże zaległości, to posłano go dwa lata wcześniej, a ponieważ w Związku Sowieckim nie istniał przepis, który umożliwiał posłanie kogoś, kto nie kiblował w szkole dwa lata, jeszcze raz do pierwszej klasy, więc go po prostu odmłodzono. O dwa lata. I tak już zostało, więc faktycznie Patruszew jest o rok młodszy od Władimira Putina. Poznali się w Leningradzie w KGB. On skończył Leningradską, czyli to obecnie już Sankt Petersburską byśmy powiedzieli, bo w latach 90. powrócono do starej nazwy miasta Sankt Petersburg, szkołę budowy okrętów, ale później, tak jak Władimir Putin, został, on został doktorem prawa. Natomiast obaj się oczywiście poznali i ukończył kursy KGB. Razem służyli w Petersburskim KGB, a później w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Patruszew był szefem tej służby w kluczowych dla Putina latach 1998-1998-2008. Tam w tym czasie, przede wszystkim w 1999 roku. Ważyło się to, czy Putin zostanie prezydentem. Został namaszczony przez Borysa Jelcyna, ale nie tylko, bo też przez jego oligarchów, którzy uważali, że to była bodajże, największa pomyłka w historii współczesnej polityki. Oni uważali, że Putin w nagrodę za znaczy w zamian za kasę olbrzymią, jak dla niego w ogóle w zamian za stanowiska, będzie ich marionetką. Sprawniejszą, lepiej zarządzaną, lepiej prowadzoną się niż zapijaczony i ledwo kontrolujący się Borys Jelcyn. Ale to się okazało wielką pomyłką, bo Władimir Putin błyskawicznie pozbył się swoich animatorów, tych, którzy się podporządkowali, tym dał przeżyć i zachować majątki innych albo zabił, albo wygnał z, z Rosji. A później zabił, patrz Borys Berezowski, którego śmierć rzekomo samobójcza jest bardzo tajemnicza. E, Nikołaj Patruszew, drodzy Państwo, jest niebezpiecznym mordercą. E, jest człowiekiem dużo e, najbliższym Putinowi, tylko dużo mniej udaje, bo mniej musiał udawać. Jest człowiekiem, który odpowiada za operację. Która nosiła prawdopodobnie kryptonim Hiroshima i polegała na wysadzeniu przez funkcjonariuszy Służby Federalnej Służby Bezpieczeństwa domów mieszkalnych w Rosji w 1990 roku w taki sposób, żeby winą za te akty terroru obarczyć terrorystów czeczeńskich i dać pretekst do najazdu na Czeczenię. Ta wojna, którą prowadził, w której dawał twarz Władimir Putin, stała się wojną, która wyniosła go do władzy. On jest już faktycznie u władzy 23 lata. I to były właśnie te momenty, gdy on krzyczał do Rosjan, że wyciągnie tych terrorystów z wychodka. On się pokazał jako taki silny człowiek po zapijaczonym Mielcynie, który przynosił Rosjanom wstyd, gdzie była duża przestępczość, Taka bardzo prymitywna, taka, że nikt się nie czuł bezpiecznie, wróciło takie stare sowieckie państwo. I właśnie Nikolaj Patruszew, podobnie jak Władimir yy, Putin, on jest zwolennikiem odbudowy dawnego Związku Sowieckiego, z tym, że z efektywniejszym systemem gospodarczym. Patruszew właśnie patronował tej operacji, zabijania obywateli rosyjskich, bo do tego ona się sprowadzała, zwalania winy na Czeczeńców po to, żeby wykreować nową, silną władzę. Ale to nie były jedyne jego zbrodnie. On też jest, zgodnie z, ze śledztwem angielskiego Scotland jednej z najlepszych policji świata, odpowiedzialny za zgładzenie pułkownika Aleksandra Litwinienki. Litwinienko był oficerem służby bezpieczeństwa, wcześniej też służył w KGB, który ujawnił, że właśnie zarządów, Władimira Putina, jako funkcjonariuszowi powierzono mu przestępstwo łącznie z morderstwem bodajże właśnie Borysa Bierzowskiego. Później udało mu się uciec z Rosji, ale na swoje nieszczęście kontynuował dość agresywną politykę względem Władimira Putina. Był wspólnie z takim historykiem Juriem Felsztyńskim który do dzisiaj musi się ukrywać, przebywa pod ochroną amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, autorem książki Wysadzić Rosję. On tam właśnie opowiedział tą historię, w jaki sposób Patruszew i Putin wysadzali Rosjan w powietrze po to, żeby mógł on wygrać wybory. Zwróćcie państwo uwagę na ten mechanizm e, prowokacji, bo w najbliższych latach on się będzie w naszej części Europy wielokrotnie powtarzał, bo już teraz Pojawiały się informacje, że teraz w... Ukraińska Służba Bezpieczeństwa opublikowała gazety z 2 maja, uprzedzając o tym, że Putin zamierza przywieźć wojnę do Naddniestrza, do Mołdawii, pod pretekstem ataku właśnie na Republikę Naddniestrza-Roszańską. To jest separatystyczna, nieuznawana republika przez nikogo poza Rosją, właśnie część Mołdawii. I e, w, 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 połączenie jej z podbojami e, Rosji na Ukrainie dałoby wejście, jakby to powiedzieć, na Mołdawię. To jest bardzo prosty, mówiąc językiem młodzieżowym, MEK, gdzie tanio Putin może ogłosić sukces i zwycięstwo. I tam właśnie miało być 2 maja ogłoszone te wielkie straty w ludności cywilnej z uwagi na ataki. Bo oczywiście to zawsze Rosjanie są ofiarami tych prowokacji, no i więc oczywiście wtedy Putin musi zareagować. Ten sukces ukraińskiej służby bezpieczeństwa, opublikowania wcześniej tych informacji prawdopodobnie zapobiegł na chwilę aktom terrorystycznym, ale tak naprawdę nie doprowadził do porzucenia tego planu. Zostanie on wprowadzony w życie tak czy siak, tylko prawdopodobnie w inny sposób. Natomiast znajomość sytuacji jest bardzo prosta. To jest pozorowane ataki. Kolejna rzecz ujawniona przez Ukraińską Służbę Bezpieczeństwa to miał być atak na samolot pasażerski rosyjski przeprowadzony z broni natowskiej na terytorium Białorusi lub Rosji. Czyli znowu ofiary rosyjskie, oczywiście wina Zachodu, oczywiście Rosja musi taką zniewagę pomścić. To jest taki właśnie sznyt. I Nikolaj Patruszew, Człowiek, którego, który jest związany z całym systemem Władimira Putina. Jego synowie są beneficjentami. Jeden jest ministrem rolnictwa w rządzie rosyjskim, drugi jest prominentnym doradcą w jednej spółce skarbu państwa. Sam Patruszew słynie z bardzo dosadnego, wulgarnego języka. Do podwładnych zwraca się per skór, co tam w ogóle zapier, co tam zjeb. No tak, generalnie to jest ten poziom. E, też mógłby powiedzieć, że ma zespół Tureta. E, bo tak jak to jest ostatnio dobre usprawiedliwienie, jak się rzuca mięsem, że to, to tak naprawdę się nie przeklina, tylko niestety jest choroba. No więc on bardzo mocno choruje. Oprócz tego jest człowiekiem, który publicznie mówił o likwidacji państwa ukraińskiego już od 2016 roku. Patruszew się nie opieprza. On też mówił o tym, że jak dojdzie do konfliktu z Turcją, to uwaga, to Rosja jedzie państwa bałtyckie, Prawdopodobnie także Polskę, i on sobie tam mówi, że tam sobie zrobi strefę zmilitaryzowaną, żeby nauczyć na to rozumu. On też mówił, że jak będzie, jak będzie zaostra reakcja państwa, to, to się zrzuci bomba atomową na Turcję. To, to są wypowiedzi Patruszewa. Tego człowieka robi właśnie następcą swoim Putin. On też jest uważany, właśnie Patruszew. Za jednego z architektów demontażu Ukrainy. To jest człowiek, który mówił w 2016 roku do prezydentów Ukrainy, wtedy to był Poroszenko, że jeżeli nie zmienicie polityki, to przestaniecie istnieć jako państwo. To są słowa Patruszewa. To jest właśnie koleś, który ma zamiar odbudować Związek Sowiecki i dlatego jego, jako swojego następcę, wyznacza Putin. Więc jeżeli, drodzy Państwo, macie nadzieję, że Władimir Władimirowicz Putin nie obudzi się z tej operacji. I przejdzie do krainy wiecznych łowów, to niekoniecznie musi to oznaczać poprawę sytuacji, bo jego miejsce zajmie, można powiedzieć, podobny skór, co on. Wcale nie mniej agresywny, nie mniej cyniczny, nie mniej bezwzględny. Można tylko się w zasadzie zastanawiać, czy to jest zmiana na lepsze czy na gorsze. To, drodzy Państwo, tak naprawdę podejrzewam, że nikt nie wie. Więc yy, czy dojdzie do tej zmiany? Trudno powiedzieć. Trudno też powiedzieć, czy, jest ona do, czy będzie ona dobra dla wszystkich, czy zła. Mówię tutaj na wszystkich, mówię o w ogóle, w, w, o, o, w o, o oczekiwaniu ogółu, że w Rosji nastąpi jakaś zmiana, która e, doprowadzi do jakiejś jakościowo zmiany polityki. E, tutaj tak naprawdę... Pytanie jest takie, że w ogóle jakiekolwiek zmiany, które następują, ułatwiają zachwianie systemem, dlatego że przekazywanie lejców w takim systemie demokracji, taki jak to mówią, suwerennej, tak naprawdę, bo tak się nazywa, to, to jest taki żarcik. Drodzy Państwo, to jest też z czasów, tego, czym się różniła demokracja ludowa od. Demokracji zachodniej, bo demokrację nie wiem, czy Państwo pamiętacie, niektórzy pamiętają, mieliśmy w PRL-u demokrację ludową, no więc demokracja ludowa od demokracji różniła się tym samym, czym krzesło się różni od krzesła elektrycznego. No więc demokracja suwerenna to też jest takie krzesło elektryczne, tylko można powiedzieć nowsza wersja. I ta taka, właśnie ta kleptokracja przy przekazywaniu władzy to jest bardzo trudna, dlatego że niektóre układy i niektóre rzeczy Trzymają się, tak naprawdę nikt nie wie na czym. I jakiekolwiek zmiany po prostu dają powód do, do zachwiania systemu. No więc, krótko mówiąc, gorzej nie będzie, a może będzie lepiej. W każdym razie na Kremlu się dzieje, Putin idzie na operację, może się nie obudzić. Czego jest w sobie Państwu, mimo wszystko, życzę. Jeżeli się Państwu podobało, to proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry i udostępnianie tego materiału jak najszerzej. Natomiast wszystkich z Państwa zapraszam na portal 224.pl, którego jestem redaktorem naczelnym i bo tak zapewniam, że to jest najbardziej antypisowski portal w polskim internecie. A drodzy Państwo, polecam wszystkim Historię Bez Cenzury. gazetę, której jestem autorem i wydawcą, to jest magazyn historyczny, z którego Państwo możecie się dowiedzieć. O tym, jakie fakty, jakie historie stoją za bieżącą polityką, na przykład, dlaczego Rosja atakuje Ukrainę, jak długa jest ta historia konfliktu i jak te wydarzenia z historii mają się do tego, co się dzieje dzisiaj. Oprócz tego, świetna historia, skąd wzięła się nazwa spam, który nam wpada do naszych skrzynek. Także niesamowita historia podbojów miłosnych Jana Brzechwy. Nie tylko bajkami człowiek żyje. Oraz moja ulubiona historia z tego numeru Karl Gustav Mannerheim, fiński marszałek szwedzkiego, pochodzenia notabene, który zatrzymał Stalina. Jak pokonać ruskich, mając niewiele żołnierzy i gorszy sprzęt? Tutaj się z tego możecie się Państwo dowiedzieć, jak to zrobić.